Dobry wieczór Państwu. Nazywam się profesor Tobiasz Wieliczka. Zapraszam Państwa na film o geografii Hyborii. Oto proszę Państwa, mamy mapę świata Hyborii, stworzonego świata przez Roberta Erwina Howarda. Jeśli dobrze się przyjrzeć, to wielce świat ten przypomina naszą Ziemię po lekkiej modyfikacji. Jeśli wierzyć pisarzowi, to proszę Państwa, cała historia dzieje się 13 tysięcy lat przed Jezusem Chrystusem. Tak oto, proszę Państwa, mamy tutaj oto, tutaj, kontynent Hyborii, który w dużej mierze jest Afryką. O, widzimy tutaj linię wybrzeża. Z dołączoną Europą, Bliskim Wschodem i dzisiejszą Azją. Ten superkontynent od wieków, proszę Państwa, miał być świadkiem wydarzeń, które to historie miały być podwalinami naszego współczesnego świata. Tak oto, patrząc od północy, o tutaj, mamy Chętu daleko wieczne śniegi i lodowiec. Ale tu, o proszę Państwa, mamy plemiona zamieszkałe przez tereny zamieszkałe przez liczne plemiona Nordheimu, którym zimno aż tak nie przeszkadza. O, tutaj bardziej na zachód mieszkają Wanirowie. Proszę Państwa, oni są następcami, oni są przodkami dzisiejszych Duńczyków. A tutaj, bliżej na wschodzie, są mieszkańcy Asgardu. Mieszkają blondwłosi Esirowie. O, tutaj. I po nich mamy dzisiejszych, proszę Państwa, Norwegów. Żyją oni w plemionach często skłóconych ze sobą, a pomiędzy nimi, o tu, pomiędzy nimi tu biegną niebieskie góry, które zamalowałem na czerwono. I tak oto, jeśli udamy się na wschód, to trafimy do objętej prawie wieczną zimą Hyperborei, której południową część, tutaj o, splądrowali Hyrkańczycy. Hyperboreą, proszę Państwa, władają czarodzieje i wiedźmy, które tworzą organizację Biała Dłoń. Graniczy ona, proszę Państwa, tutaj nad Morzem Wilajet, to jest Morze Wilajet, z Turanem, który to Turan, o tu proszę Państwa, znany jest doskonałych jeźdźców i łuczników na koniach. Tym prototureckim państwem, którego mieszkańcy wymieszani z Hyrkańczykami mają o wiele ciemniejszą karnację niż przedstawiciele zachodniej cywilizacji, włada król Yildiz. Jeśli by Państwo chcieli udać się tutaj na wczasy do Turanu, to proszę uważać na liczne grupy bandytów. Na miejscu zaś warto nabyć słynne tureckie łuki, które można użyć jako broni na tych bandytów, albo powiesić w przedpokoju jako pamiątkę obok obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Państwo, tu łuk. Wystrzegać należy się jednak zagadywania do turańskich kobiet, które twarze swoje chowają za zasłonami. Można bowiem w gniew łatwo wprawić ich zazdrosnych mężczyzn, którzy mogą dać nam bobu. A po drugiej stronie Morza Wilajet mamy Hyrkanie, gdzie na stepie, proszę Państwa, w swoich jurtach żyją hyrkańskie plemiona, które tak wiele razy najechały cywilizowany Zachód. Słyną oni z doskonałych jeźdźców, którzy swoimi łukami zasypują, za pomocą łuków zasypują strzałami wszystkie armie zachodniej cywilizacji. Jeśli hyrkańskich stepów, to są stepy, proszę Państwa, Hyrkanii, o tu, ruszylibyśmy na północny zachód, tutaj, to trafimy do tajemniczej, odciętej od świata górami krainy, zwanej Patenią, nie mylić z Patelnią. Baczcie jednak Państwo przed udaniem się w te rejony, albowiem można tam natknąć się na ogromne małpy śnieżne,
które niegdyś zostały przegonione przez ludzi z północnej Hyperborei. O, tędy. Jeśli byśmy w naszej podróży postanowili udać się dalej na wschód, trafimy na ogromny region, który tutejsi skośni mieszkańcy, skośnoocy, zwą Karakorum. O, tu. Można tu natrafić zarówno na ogromny step, jak i na pustynię Wuhan, która to pustynia nosi taką samą nazwę jak miasteczko, z którego wydostał się koronawirus, ponieważ jakiś Chińczyk zjadł niedogotowanego nietoperza. Dlatego proszę Państwa, gdybyście chcieli jechać, udać się kiedyś na podróż do Karakorum, baczcie, by nietoperze tamtejsze dokładnie piec bądź gotować. Dalej mamy już tylko leżącą na skraju znanego nam świata, mamy bagna umarłych. O, tu proszę Państwa, one leżą przy Wielkim Oceanie, choć rejon ten nazywamy Półwyspem Jamal. O, proszę Państwa, Jamal. Tutaj jest półwysep. I to wszystko, mili Państwo, leży w okolicach odległego wschodniego imperium, o tu, zwanego Kitajem. I bardzo mądrze Państwo mogą wydedukować, że jest ono protoplastą Chin sprzed rewolucji komunistycznej, okropnej to rewolucji Mao. Tam jednemu było wiecznie Mao i ten, co mu było Mao, postanowił wszystkim wszystko zabierać, jak to robią komuniści. Kitajem włada król Shu, który wraz z królem Yildizem z Turanu, o tu jest król Yildiz, on się nazywa Shu, Shu Yildiz, zawarł pakt o przyjaźni, ponieważ obaj mają problemy z tymi oto mieszkańcami Hyrkanii, którzy najeżdżają i strzałami zasypują ich armię. Gospodarka Kitaju wielce jest zróżnicowana. Tutejsze miasta państwa są ośrodkami kultury, handlu i produkcji rzemieślniczej. Otoczone są nielicznymi małymi gospodarstwami rolnymi, które zapewniają dostatek żywności. W tutejszych kopalniach zaś wydobywa się złoto, srebro i inne metale, a także kamienie szlachetne. Handluje się zaś jedwabiem, lekami, przyprawami i magicznymi akcesoriami. Dalej o tu za morzem leży Lemuria, będąca kolebką dla lokalnej cywilizacji. Niewiele wiemy o tej dzisiejszej Lemurii, ale ja bym Państwu odradzał udawanie się w tamte rejony. Na zachodzie od Kitaju leży zależne od niego królestwo Kusan. O tu, proszę Państwa, ono leży. I mimo, że nadal egzotyczne dla nas, to o wiele bliższe kulturowo państwom i cywilizacjom zachodnim, które uważają je nadal za egzotyczne. Natomiast od tu w rogu, proszę Państwa, tutaj, źle zaznaczyłem wcześniej, gdybyście Państwo dali się w te rejony, to dotrzecie do Kambodży ze stolicą w Angkor. Zamalowałem to. O, gdzie znajduje się świątynia Słonia. Państwem tym włada tajemniczy król Bóg, stojący na czele równie tajemniczego szkarłatnego kręgu. Dla Państwa wiadomości, szkarłatny krąg to grupa magów, którzy prowadzą regularne wojny z synami Smoka, taką samą grupą magów z Kitaju. Oba te państwa są w odwiecznej wojnie i o ile Kitajczyków jest ogromna ilość, to słonie bojowe w użyciu wojsk Kambodży wyrównują szanse na polach bitew. Stamtąd też można udać się na zachód, do tajemniczej i wpółlegendarnej krainy Uttarakuru. O, tutaj jest Uttarakuru, proszę Państwa, za górami i za lasami. Wśród gór i lasów tego rejonu żyje lud posługujący się tajemniczą magią, będący w równie pradawnej wojnie z leżącej na zachód od niej Wendią. Zaś Wendia, drodzy Państwo, to jest takie państwo starożytne i dumne królestwo, którym włada kasta wojowników zwanych Kshatriyan z północy. Otóż Wendia najeżdżana jest przez górskie plemiona
górzystego Gulistanu. Oddaje się tu, tutaj, w tym Gulistanie. W Wendii, proszę Państwa, oddaje się cześć bogom Asurze i Hanumanowi oraz bogini Kali. I stąd, mieli Państwo, gdybyśmy udali się dalej na zachód, o, tu proszę, w tą stronę, to byśmy dotarli do Kosali, która leży o tutaj na półwyspie Kosala, o tej samej nazwie półwyspie, którą zamieszkuje tam pradawna rasa, która choć podupadła, to nie rozmiękła się niczym ziemniaki za długo trzymane w wodzie. Wyznaje się tu boga Yajura, zaś armię Kosali są zbrojnymi fanatykami tego boga. Kosala jest związana politycznie z Wendią. Są związane, o tak proszę Państwa, jak Państwo widzicie na załączonym obrazku, poprzez mariaże i traktaty. I stąd, drodzy Państwo, w linii prostej na zachód, linia prosta, można dotrzeć do Iranistanu, przepięknej, dzikiej, lecz bogatej krainy, która dzięki obronie leżących na północy gór, tu na północy są góry, proszę Państwa, stawia odpór jeźdźcom z Turanu i z Hyrkanii, którzy często najeżdżają raz jedni, a raz drudzy, a czasami razem oboje to robią. Stolicą Iranistanu jest Anshan. Tu, proszę Państwa, jest Anshan, który jest labiryntem szałasów stojących obok ogromnych kamiennych świątyń. Klimat tutaj jest ciepły, dlatego podróżując przez ten region, przygotujcie Państwo zapasy wody. Ziemia zaś tu jest nieurodzajna i kamienista, dlatego mieszkańcy Iranistanu uzupełniają dietę swą mięsem i rybami. I teraz, drodzy Państwo, wrócimy na, o, tu na północny zachód, bo ruszymy na północ z Nordheimu. O, tu Nordheim na północ. W sensie na południe ruszymy stamtąd. Z tej ponurej, tutaj jest taka ponura kraina, szara, cały czas mgliście tam jest i dżdżyście, którą to krainę zwą Cymerią i wyznaje się tam równie ponurego i szarego boga Kroma. I mieszkańcy wierzą, że on mieszka na górze. Tutejsi mieszkańcy to potomkowie starożytnej Atlantydy, którzy dopiero po kontakcie z miejscowymi królestwami powoli wracają do cywilizacji. I wśród porośniętych lasami wzgórz i gór swojej ojczyzny lokalni górale nie mają sobie, proszę Państwa, równych w walce. Odczuwają oni silną nienawiść do swych odwiecznych wrogów, piktów, którzy zamieszkują, o tutaj odradzam tam Państwu jechać, nie miło w ogóle całkiem, piktyjską dzicz tam oni zamieszkują. Piktyjska dzicz leży o tu na zachodzie i jest porośniętą lasami niedostępną krainą, poprzecinaną bagnami i zalewiskami. Zamieszkują ją ciemnoskórzy i dzicy piktowie, oddający cześć dzikiemu bogu Jebal Sagowi i bogu gorylowi Gullachowi, proszę Państwa. Gdybyśmy stąd ruszyli, tu jest Cymeria, proszę Państwa. Gdybyśmy stąd ruszyli na południe, to dotrzemy do Aquilonii. Aquilonia to jest, proszę Państwa, kraj cywilizowany, najpotężniejszy, gdzie ostatnio, całkiem niedawno, na tron wstąpił król Conan z Cymerii, którego tak wspaniale i najlepiej na świecie wcielił się austriacki aktor Arnold Schwarzenegger. Tutaj, o, proszę Państwa, w tym rejonie mamy Królestwa Graniczne, które tam się władza co chwilę zmienia i w tych królestwach jest taki problem, że wszyscy z wszystkich stron na nie najeżdżają i tam wiecznie są problemy z władzą. Ale my ruszymy dalej. Mamy to takie dwa państwa, Nemedia, proszę Państwa, i Brytunia. One tu są oddzielone. Na północy jest Brytunia, a na południe jest Nemedia. Te dwa państwa toczą dawną, odwieczną wojnę z Aquilonią i prowadzą cały czas zmagania i ostatnio królowi Conanowi w powieści Godzina Smoka udało się pokonać.
Tutaj, proszę Państwa, na południowy wschód leży Koryntia, która jest protoplastą, proszę Państwa, dzisiejszej Grecji, gdzie mieszkańcy sobie żyją i wojują z wszystkimi wokół, ponieważ, proszę Państwa, to jest nieustanna wojna wszędzie prowadzona. Tutaj zamalowałem Państwu Zamorę ze stolicą w Jezut. O, tu się znajduje ta Jezut. I do Zamory ucieka Conan, którego kiedyś w niewolę wzięli Hyperborejczycy. Tutaj zaczynają się jego tak naprawdę przygody. Zapomniałem Państwu powiedzieć, że pierwsza bitwa Conana to była tutaj, była taka twierdza przygraniczna i tam Conan w wieku 16 czy 15 lat ją próbował zdobyć. Natomiast przygody Conana wpychają nas do Zamory, gdzie zostaje złodziejem mimo swych ogromnych rozmiarów. Na południe od Koryntii mamy Kos, który później Aquilonia podbije w swych podbojach, które rozpoczną potomkowie króla Conana. Mamy też, o tutaj proszę Państwa, graniczy z Aquilonią Zingara, o tu, i Argos, gdzie mamy ogromną ilość świetnych piratów i król Conan jeszcze jak był piratem, ponieważ król Conan został u swojej ukochanej Belit piratem, napadał na statki, które stąd wypływały, proszę Państwa. Więc tutaj mamy mieszkańców, którzy są świetnymi kupcami. I tu, i tu. O, tu Robert Howard utworzył Szem, jak sama nazwa wskazuje. Tutaj są miasta państwa Szemu. W różnych miejscach są te miasta państwa. I Szemici otrzymali od Howarda takie szemickie cechy. I są później antyszemici, którzy nie lubią Szemitów. Oni są świetnymi rolnikami i są według Roberta Howarda wielce chciwi. Na południe od Szem leży Stygia, z którą Conan miał wiele problemów z jej czarodziejami. Jest ona, tam rządzą niczym w Egipcie potomkowie, budują sobie piramidy, proszę Państwa, władcy i czarownicy i kapłani okrutnego boga Seta, pradawnego złego boga węża. Oto, proszę Państwa, jest wąż Set. I tam rządzi kasta magów, która wywodzi się zarówno z Lemurii, jak i ze starożytnego Acheronu. I tacy magowie jak Tutamon czy Tulsadun pochodzą ze Stygii. Na południe od Stygii, proszę Państwa, a w ogóle tutaj jest rzeka Styx. Tu jest rzeka Styx, przepraszam, tu płynie rzeka Styx. Niektórzy zwą ją Nilem. Na południe, proszę Państwa, mamy czarne królestwa, gdzie żyją czarni mieszkańcy, takie jak Keshan, Darfar i Kusz. A stamtąd dalej na południe, to już mamy dziś kompletną, całkiem już czarne królestwa, gdzie Conan w swych wędrówkach dotarł i zmierzył się z wieloma niebezpieczeństwami, proszę Państwa. I rządzą tam dzikie plemiona, które pojawiają się i znikają. Tymi plemionami władają królowie i wodzowie. To tutaj docierają najdalsze statki kupieckie, często chwytając niewolników, których sprzedają w innych państwach, takich jak Zingara, czy Argos, czy na przykład Stygia. I kiedy Conan został piratem, dołączając do swojej ukochanej Belit na statku, no to ta Belit, ukochana Conana, która pochodziła z Szemu i którą tutaj Szemu, i którą zgubiło jej chciwość, ponieważ została zabita przez taką latającą małpę. To jest latająca, proszę Państwa, małpa. Bo ruszyła na ogromne skarby. Mimo przestróg Conana, ta latająca małpa ją dopadła
i powiesiła za rubinowy naszyjnik na maszcie jej statku. I tak zginęła ukochana Konana, aczkolwiek niedługo później, kiedy Konan zostaje, proszę państwa, napadnięty przez tą ową małpę, to Beli, tak jak obiecała, wraca z zagrobu i pojawia się, ponieważ obiecała mu, że nawet bogowie nie mogą ich rozłączyć, ani śmierć. I ona powstrzymuje tą małpę przed zabiciem Konana i sprawia, że Konan pokonuje tą małpę. Tu, proszę państwa, jest słoń, ponieważ tam żyją słonie. Tutaj jest tajemniczy ląd Mu. Niewiele o nim wiadomo. I tak naprawdę to są wszystkie rzeczy, które Howard Robert opisał w swych powieściach, zostawiając wiele białych plam, które to plamy uzupełniali następcy Roberta Howarda, znani pisarze, lepsi bądź gorsi, tworząc bardzo, bardzo wiele powieści, książek i opowiadań, i komiksów, i gier, i filmów, z których to najlepszy film jest ten ze Schwarzeneggerem z 1982. Ponieważ, jak wszyscy wiemy, Arnold Schwarzenegger najlepszym Konanem jest. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o geografię Hyboli. Dziękuję państwu bardzo za oglądanie tego odcinka. Jestem niezwykle wdzięczny, że dotarliście aż tutaj do samego końca. I zapraszam na oglądanie kolejnych odcinków. Bardzo bym pragnął, abyście państwo pisali w komentarzach, o czym byście chcieli jeszcze posłuchać, i ja bym się z państwem tą wiedzą, proszę państwa, podzielił. I oglądajcie też filmy te inne na kanale To Ja Go Tnę, ponieważ warto. I wspierajcie kanał To Ja Go Tnę na Patronite, gdyż tylko dzięki temu ten kanał, może docierać do państwa z filmami najlepszej jakości. Dziękuję. Dobranoc.